8:18 na zegarach. To jest poranek z Polsatem Sport. Kłaniam się Państwu ponownie w towarzystwie nowych gości, których teraz będę miał przyjemność przedstawić. Pan Łukasz Efraniak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef biura sponsoringu grupy Lotos. Jest z nami także pan prezes Radosław Piesiewicz, szefujący PLK i PZ Kosz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak właściwie chcąc uczynić tajemnicę z tego naszego spotkania do końca, no muszę zdradzić, choćby pańska afiliacja zdradza też, o czym za chwilkę powiemy, a właściwie być może zrobi to pan prezes. Ale ja pokuszę się o taki delikatny wstęp. Wydawało się, że okres lockdownu, pandemii koronawirusowej spowoduje odpływ sponsorów od sportu. Była też taka obawa i jest wciąż w szefach federacji, że jednak będzie z tym duży problem, ale wy, jako środowisko koszykarskie, temu właśnie zaprzeczacie. Tak, jako środowisko koszykarskie zaprzeczamy. Pokazujemy, że rozmowy sprzed pandemii warto kontynuować i prowadzić dialog. Rozmawialiśmy, przedstawiliśmy ofertę grupie Lotos już dawno i długo rozmawialiśmy, długo grupa Lotos nas sprawdzała, te nasze osiągi marketingowe i doszliśmy do porozumienia. I to jest informacja, która jeszcze światła dziennego nie ujrzała i pan w tej chwili ją zdradzi. Tak. Grupa Lotos dołącza do grona sponsorów, polskiej koszykówki. Tak, polskiej koszykówki, obejmuje polską reprezentację męską, żeńską, ale też obie ligi, Energa Basket Ligę Męską, Energa Basket Ligę Kobiet i generalnie pozyskujemy bardzo silnego, mocnego sponsora do naszych rozgrywek i ważnego gracza dla polskiej koszykówki, no bo obok takich zacnych sponsorów, których już mamy, dziś grupa Lotos dołącza i jesteśmy z tego bardzo dumni. Chcieliśmy podziękować całemu zarządowi za podjętą decyzję, na którego czele stoi pan prezes Paweł Majewski. Dla polskiej koszykówki jest to naprawdę ogromna sprawa. W dobie pandemii pozyskujemy znaczącego gracza na polskim rynku. Dlaczego to zrobiliście? Zapytam teraz pana, czy była to kwestia honorowa, by dotrzymać danego słowa jeszcze sprzed okresu pandemii, a co za tym idzie, no, zawirowań na rynku ekonomicznym również. Zrobiliście to z umiłowania dla koszykówki, czy generalnie dla sportu? Bo przecież sport wspieracie i wspieraliście w różnych wymiarach. Tak, zgadza się. Ja zacznę od tego, że w pełni potwierdzam to, co pan prezes Piesiewicz przed chwilą wspomniał. Spotykaliśmy się już dosyć dawno temu, rozpoczynaliśmy rozmowy, analizowaliśmy, obserwowaliśmy związek, jak się zachowuje, jak jest zarządzany. Potwierdzaliśmy to badaniami rynkowymi, badaniami efektywnościowymi i wszystko wskazywało na to, że to będzie bardzo dobra inwestycja. Troszkę to trwało. Czy była to sprawa honorowa? Generalnie kwestia była taka, że wszystkie argumenty wskazywały na tym, że to będzie dobra inwestycja i to będzie kolejny dobry podmiot sponsoringowy w portfelu Lotosu i wierzymy, że tutaj osiągniemy kolejne wspólne dobre sukcesy. Rozumiem, że liczne transmisje na antenie Polsatu Sport też były argumentem przekonującym. Oczywiście to jest jeden z bardzo ważnych elementów. Transmisje telewizyjne też zauważyliśmy, że jest więcej tych transmisji w telewizji, to znaczy, że sport cieszy się coraz większą popularnością. Do tego przyczyniły się oczywiście sukcesy kadry, świetne zarządzanie związkiem, liga, także wszystko skłaniało się do tego, żeby tą umowę podpisać. Pan mówi kadra, a my od razu mamy odpowiedź na takie diktum. Jest z nami Aaron Cel, reprezentant Polski. Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich. Witam prezesie, cześć. Witam Aaron, cześć. Rozumiem, dobrze, że humor panu dopisuje, a to wskutek informacji, o której się pan przed chwilą dowiedział, bądź też nie była ona dla pana niespodzianką, ale to tak tytułem wstępu. Mam pytanie, czy rzeczywiście widzicie wy jako środowisko koszykarskie te korelacje między waszym występem w Mistrzostwach Świata, a tym, co w tej chwili się dzieje, czyli sponsorami, którzy wreszcie zaczęli pukać. No, można też mówić o takim marketingowym odrodzeniu koszykówki w ostatnim czasie. Tak. Widzimy, czujemy, co prawda, jak to jest znane w sporcie, no sporo też ludzi krytykują i chcieli te wszystkie wyniki i to całe rozgłoszenie natychmiast, ale to tak też nie działa, to trzeba troszkę pracować nad tym. Prezes robi co może, żeby ten nasz sport promować jak najlepiej się da. No i widać, że z czasem no coraz jest głośniej o koszykówce, coraz więcej sponsorów podłącza się właśnie pod nasz sport, więc widzimy oczywiście i mam nadzieję, że wszyscy widzą. Wy też pewnie w swoim gronie rozmawiacie, dyskutujecie na ten temat, jak nie zaprzepaścić tej szansy, bo koszykówka kilka dekad temu taką szansę miała na fali zainteresowania NBA. To właśnie to był sport numer 2, być może nawet numer 1 w Polsce, a później te pozycje zdecydowanie utracił. Macie jakiś plan też na to, by tej szansy nie zaprzepaścić ponownie?
No tak jak pan powiedział, najlepiej byśmy się wszyscy dostali do NBA, to by ułatwiało sporo, jeśli chodzi prawdopodobnie o reklamy jeszcze. No ale jeszcze na razie się nie znalazł następca Marcina Gortata, więc czekamy na niego. A co my możemy zrobić, no to jako koszykarze, to oczywiście grać najlepiej jak się da. Postaraliśmy się na Mistrzostwach Świata i będziemy się starać w następnych okienkach kadrowych reprezentacyjnych. Więc to jest nasza najlepsza i jedyna możliwość po prostu, żeby promować nasz sport. Ten mundial, który odbył się w Chinach, też był dla was takim paliwem, które może was napędzić do sukcesów w kolejnych tych występach i tych no, celach, które sobie z pewnością wyznaczacie. Tak, tak, tak. Wiadomo, że było bardzo głośno podczas Mistrzostw Świata i po, i teraz też jest w miarę, znaczy jest na pewno głośniej niż było koszykówce, więc bardzo się z tego cieszymy, no ale wiadomo, że potrzebne są takie wyniki na dłuższy termin, więc no, będziemy się starać, jak najlepiej się da z kwalifikacjami na olimpiady. Może nam się uda, wierzymy w każdym razie i oczywiście z Mistrzostwami Europy, które teraz się odbędą w 2022. No właśnie, chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę przy igrzyskach i jeszcze o tym pomówili, jak mocno ten cel gdzieś błyszczy w waszych głowach. No bardzo mocno, bardzo mocno. To jest, to byłby szczyt naszej kariery dla każdego z nas. Olimpiady to jest najfajniejsze, największe wydarzenie sportowe na świecie, więc dla nas koszykarzy tam uczestniczyć to było coś niesamowitego. Jest turniej, jest parę drużyn do pokonania, ale wierzymy, że mamy szansę i oczywiście polecimy na Litwę z wiarą i będziemy tam walczyć, żeby jakoś się zakwalifikować na tę olimpiadę. A nie jakoś, tylko pewnie w dobrym stylu. Aaron Cel, dziękuję bardzo. Nieważne. Tak jest. Się zakwalifikować. Dziękuję bardzo za tę poranną rozmowę. Życzymy oczywiście Proszę. Powodzenia. Jak sami panowie Dziękuję. Słyszycie, to wszystkie rozmowy teraz około koszykarskie toczone są w atmosferze takiego święta. No to panowie, zdradźcie więcej, bo ja będę was teraz ciągnął za język. Jak długo obowiązywać będzie umowa między Lotosem a polską koszykówką? Bo myślę, że należy on blok traktować, nie dzieląc to na ligę i reprezentację, panie prezesie. Umowa będzie obowiązywała przez rok i to, co jest myślę, że najważniejsze, to będą karty paliwowe, by nasze kluby ekstraklasy męskiej i żeńskiej mogły tankować na stacjach Lotosu. I myślę, że taką gratką to jest też, rozmawialiśmy bardzo długo, za ten wspaniały występ naszych zawodników, którzy zagrali z Hiszpanią w Hiszpanii, ogrywając aktualnych mistrzów świata. Znowu przełamana bariera, to co Aaron Cel mówi. Ja wierzę w to, że oni awansują do Igrzysk Olimpijskich. Są naprawdę w tej chwili w optymalnej dyspozycji. Widać, że ta wiara, ten duch walki w drużynie jest ogromny. Samo to, jak się zaprezentowali też na Mistrzostwach Świata. I przekażemy też naszym zawodnikom, tym, którzy zagrali w meczu z Hiszpanią, w Hiszpanii wygranym, karty paliwowe do tankowania na cały rok. Więc myślę, że warto grać w kadrze, warto walczyć, a ja ze swojej strony robię wszystko, żeby nasi zawodnicy czuli się jak najlepiej, żeby mieli pełen komfort i tyle, ile można dać z Polskiego Związku Koszykówki, tyle ja oddaję, a tyle, ile można dać z ligi, też oddaję naszym klubom i muszę tu podziękować wszystkim w grupie Lotos za to, co zrobili dla nas, no bo to jest duża pomoc dla polskiej koszykówki. Panie Łukaszu, ja zapytam pana o tę krótkoterminowość na razie tej umowy. Wydajecie sobie ten czas, żeby powiedzieć sprawdzam, żeby zobaczyć, jak realizowane są postanowienia kontraktu, który, no nie wiem, czy już podpisaliście, czy dopiero podpiszecie. Jaka jest wasza perspektywa na ten związek z koszykówką? Sprawdzam. Tak jak wcześniej wspomniałem, dosyć długo sprawdzaliśmy Polski Związek Koszykówki. Tutaj wszelkie dane wskazywały na to, że to jest dobra lokata. Dobra, ale robić podchody pod małżeństwo, a później w tym małżeństwie być, to dwie różne sprawy. Tak, zgadza się. Natomiast kontrakt zawieramy na chwilę obecną do końca czerwca przyszłego roku, ale z perspektywą przedłużenia tego na kolejne lata. Natomiast zobaczymy, jak sytuacja będzie się przedstawiała. Będziemy też dalej bacznie obserwować. To jest inwestycja. To są spore wydatki, jest sporo tego paliwa, więc myślę, że to będą dobrze ulokowane pieniądze i będą
dobre perspektywy na przyszłość. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie ma najmniejszych podstaw i obaw do tego, żeby nie przedłużać tej umowy w kolejnych latach. Skoczkowie narciarscy, piłkarska reprezentacja Polski, sporty motorowe, teraz koszykówka. Chodzi też o to, by zwiększać to portfolio sportów, przy których chcecie się pokazać? Tak, Grupa Lotos jako mecenas polskiego sportu, jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce, mocno się angażuje w sponsoring sportowy. Dywersyfikujemy nasz portfel sportowy. Koszykówka jest grą zespołową, tych gier zespołowych mamy trochę w portfelu, więc to jest taki kolejny element, bardzo ciekawy projekt. Ja oczywiście jestem z tego bardzo dumny, bo sam bardzo lubię koszykówkę, więc jest to dla nas świetna inwestycja, świetna lokata i jestem przekonany, że tutaj będzie to naprawdę bardzo ciekawy projekt i bardzo ciekawa współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki. Panie prezesie, a czy wy stawiacie sobie za punkt honoru też udowodnić, że to koszykówka ma być tą perłą w koronie sportów sponsorowanych, wspieranych przez grupę Lotos? Jak pan patrzy na to? No bo to jest swego rodzaju rywalizacja o to, kto najlepiej sprzeda się pod względem marketingowym, kto w jaki sposób zapewni te sportowe emocje, kto rozbudzi jak najwięcej tych dobrych, pozytywnych skojarzeń wśród kibiców. Odkąd przyszedłem do polskiej koszykówki, my budujemy cały czas produkt Energa Basket Ligi, całej polskiej koszykówki. Za tym idą wyniki reprezentacji, to co jest kołem zamachowym całej dyscypliny. Oczywiście walczymy z tymi dyscyplinami, ale też nie wydzieramy sobie tych budżetów marketingowych. Nam zależy na tym, żeby pokazać się z dobrej strony. To wszystko nie byłoby możliwe też bez wsparcia grupy Polsat, bez pana dyrektora Mariana Kmity, który też postawił na nowo na polską koszykówkę. Pomaga w odradzaniu tego, pokazuje 4 razy w tygodniu mecze z ligi i myślę, że to wszystko ma znaczenie dla nowych sponsorów i bez tego medium, bez tego przekazu nie byłoby nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bez tych naszych sponsorów i dzięki temu możemy dzisiaj witać nowego sponsora w polskiej koszykówce. Panie Łukaszu, ja mam do pana pytanie, czy w kontrakcie, który zawarliście, albo zawrzecie, bo wciąż tego nie wiem, liczę, że za chwilkę zdradzicie, jest kryterium sportowe, z którego musi wywiązać się polska koszykówka? Nie mówię o gruncie ligowym, no bo wiadomo, że tutaj ta rywalizacja rozkłada się niezależnie od preferencji, myślę, o waszej stronie, ale chodzi o reprezentację. Czy stawiacie jakieś konkretne cele reprezentacji? Nie wiem, uzależniacie swój bonus na przykład finansowy od tego, jak sobie będzie radziła w najbliższym czasie, czy też to kompletnie porzucacie i zwracacie uwagę tylko na stronę marketingową? Strona marketingowa jest bardzo ważna oczywiście i w głównej mierze zwracamy na to uwagę, natomiast nie postawiliśmy jeszcze celu jako takiego. Wierzymy, że reprezentacja będzie odnosiła spektakularne sukcesy i myślę, że w kolejnych latach, przy kolejnych ewentualnych umowach będziemy takie cele stawiać. Generalnie jaka jest wasza perspektywa na sport na najbliższy czas? Wiadomo, że te budżety będą dopiero weryfikowane, a duży wpływ na to właściwie zdeterminuje to sytuacja ekonomiczna kraju. To wszystko w konsekwencji koronawirusa. Ja rozumiem, że sport jest na tyle dla was istotny, że nawet jeśli do jakichkolwiek cięć dojdzie, to sport na tym nie ucierpi. Sport jest oczywiście bardzo istotny i zaangażowanie grupy Lotos czy spółek Skarbu Państwa we wspieranie podmiotów polskiego sportu jest bardzo ważne, bo bez tego byłoby bardzo trudno poszczególnym związkom, drużynom, sportowcom. Sytuacja gospodarcza oczywiście jest jaka jest, nie jest łatwo, tak jak pan wspomniał, budżety będą weryfikowane, natomiast będziemy dążyli do tego, żeby absolutnie sport na tym nie ucierpiał. Czy panie prezesie, to, że wiążecie się z kolejnym sponsorem, było też takim powodem waszej determinacji, by wrócić po pierwsze do hal jak najszybciej? Przytaczam tutaj w tej chwili naszą rozmowę z panią minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk. To też było powodem waszej determinacji, by te rozgrywki spośród wszystkich gier zespołowych w hali rozpoczęły się jak najwcześniej? Determinacja była, no bo chcieliśmy jako pierwsi wrócić ze sportów halowych na parkiety. Chcieliśmy pokazać, że Energa Basket Liga jest w stanie rozpocząć grę. Oczywiście to też było spowodowane tym, żeby dawać jak najwięcej dla naszych obecnych sponsorów, których mamy, no i dla nowego sponsora. Chcielibyśmy też pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni i staramy się wszystko zrobić, żeby ten produkt, który dziś mamy, produkt koszykarski, prezentuje się bardzo dobrze i wychodzić naprzeciw. Oczywiście zależało nam na tym, żeby wystartować jak najszybciej, no bo te zwroty marketingowe, te wszystkie, o których pan dyrektor mówi, są bardzo istotne dla obu stron.